jako lekarz, który czynny zawodowo i pracuje nadal w tym szpitalu. Zgłosiłem chęć do wzięcia udziału w ogólnokrajowym programie szczepień anty-COVID. No i zostałem zakwalifikowany pozytywnie, bo wypełnienie wszelkie normalności i formalności związane z klasyfikacją do szczepienia. W dniu dzisiejszym otrzymałem pierwszą dawkę. Jest to bardzo ważny dzień i w moim życiu też, a w ogóle w walce z tą zarazą, która do nas dotarła. A więc im więcej osób będzie się szczepiło, im więcej osób będzie traktował poważnie tą chorobę i jedynym lekarstwem na to aktualne, to jest rozpowszechnienie szczepienia przeciwko COVID-owi. Otóż gdzie by była ta odporność w populacji, to według wszelkich przewidywań naukowych, to minimum 70, im więcej osób, 70%, 80% nawet populacji, jak będzie zaszczepione, to jest szansa, żebyśmy wrócili do normalności i jest szansa, żebyśmy ochronili najważniejszego w naszym życiu. To jest dobro zdrowia, dobro naszych mieszkańców i także, żeby nasza gospodarka zaczęła kręcić tak, jak powinno. Bardzo szybko i bardzo sprawnie to poszło. Otrzymałem informację telefoniczną, że w dniu dzisiejszym o godziny takiej i takiej trzeba się zgłosić celem kwalifikacji. Wypełniłem oczywiście odpowiedni formularz, odpowiadałem na pytania, które są zadane i tu mam, apeluję do wszystkich, żeby te pytania traktowali poważnie i odpowiadali szczerze i uczciwie, bo tam nie ma co ukrywać, bo otrzymaniu tych, bo wypełnieniu tego formularza. Ten formularz został zweryfikowany przez lekarz, która kwalifikuje do szczepienia, bo przy czytaniu mojej odpowiedzi i pytanie ogólne o stanu zdrowia zostałem zakwalifikowany. Do drugiego pomieszczenia, zachowując oczywiście wszelkie środki ostrożności, w sensie maska, dezynfekcja rąk, do pokoju zabiegowego, gdzie została podana dawka szczepienia. I tu chciałbym powiedzieć, że czułem, jak to dawkę lekko została wstrzykiwana, a więc te bzdury, przepraszam, że tak kolekwialnie mówię, że tam podają buste ściekawki czy coś takiego, to nie jest prawdą. I po szczepieniu, jak widać, stoję przed Państwem i odpowiadam na pytania pana redaktora i myślę, odpowiadam logicznie i z kondycją fizyczną dobrą. Czyli to szczepienie na mnie nie zadziałało negatywnie. I dalej, 25 stycznia 2021 roku, dalej spotkamy się w Warszawie o tej samej godzinie, w tym samym miejscu i z celem otrzymania drugiej dawki. Szanowni Państwo, jak patrzymy na choroby zakaźne, które wcześniej myśmy zaszczepili i to programy szczepienia różnego rodzaju spowodowało, że bardzo groźne choroby zostały wyeliminowane. I tak samo tutaj. A więc to będzie zależało od ilości osób, które będą brali udział w ogólnonarodowym programie szczepień. I jest szansa, żeby opanować tego strasznego wirusa, bo jak Państwo wiecie też, że ten wirus zaczyna się też mutować i są różne szczepy nowe, a więc mam nadzieję, że jeżeli będziemy uodpornieni na ten podstawowy SARS-19, to będzie łatwiej walczyć z dalszymi jego mutantami.